Dzień dobry wszystkim, bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Zed i w dzisiejszym odcinku moi drodzy znowu zagramy sobie oczywiście w Minecraft Giantsy, tylko teraz jest jedna mała zmiana. A mianowicie dzisiaj jestem z wami ja, ponieważ ostatnio pod odcinkami Kuby, jak wyszło, zobaczyłem, że wyszła tam możliwość graczy tak grania w zespołach dwuosobowych, to wy napisaliście w komentarzu, bo właśnie bardzo dużo aktywność, żeby zagrać ze mną. No więc voilà, jestem na wasze życzenie, także nagrywamy odcinek z Giantsów. Tak, dokładnie. Kasper, no i tak, wytłumacz może tak pokrótce widzom, o co chodzi w tej trybie, żeby tutaj jeszcze każdy się rozpoznał, może kto jeszcze nie oglądał, prawda, moich odcinków z Giantsów. Okej, słuchajcie, więc ten tryb polega mniej więcej na tym, że są cztery drużyny, właśnie dwuosobowe, i każda drużyna ma za zadanie obronić swojego Gianta i jednocześnie atakować Gianty innych graczy. I drużyna, która przeżyje jako ostatnia, wygrywa. Tak, czyli po prostu celem jest przetrwania i jest tu naprawdę mega, mega fajnie rozbudowany tryb po prostu tego całego, tej całej gry, ponieważ jest tutaj system złota, czyli możemy zdobywać złoto, możemy też, prawda moi drodzy, kupować u wieśniaków, więc naprawdę tryb jest mega, mega rozwinięty, no i po prostu trzeba wygrywać. Tak, żeby wygrać trzeba grać. Tylko teraz Kasper, pamiętaj, że teraz tak teamowo gramy, wszystko się tutaj siebie słuchamy, żeby jak najlepiej tutaj wypaść i pozabijać wszystkie drużyny i po prostu jeżeli na przykład fokusujemy się na jednej drużynie, to we dwójkę wbijamy do kogoś. Okej, czyli full focus. Mam dla ciebie porty i te. A ja też mam dla ciebie porty. Ej, a dawaj teraz tak szybko wbijemy do kogoś. Okej, tak od razu na samym starcie gry, tak? Od razu, no. Chodź kupimy sobie szybko ten łuk i strzały i szybko będziemy wchodzili do innych. Okej, już kupię łuk. Masz to, Kasper? Wyrzuciłem ci nogawice. Dobra, szybko lecimy. Nogawice ja mam. Ale jeszcze strzały muszę to kupić. Wyrzuciłem ci te rzeczy, Kasper. Dobra, ale czekaj, już mam te rzeczy, te nogawice, mam na sobie już. Aha, dobra, to dawaj szybciutko, lecimy. Okej, od razu musimy ostrzelać, robimy jakoś podkrucie. Dawaj na lewo. Dawaj, Kasper. Dobra, dawaj na lewo. To są żółci, tak? Tak, dokładnie. Ja już też zbieram trochę dirta, żeby mieć materiał do podsadzania. Ja kupiłem, spoko. A, spoko, dobra, dawaj mosty. Dobra, tutaj nie trzeba jeszcze. Okej. Tutaj tak szczerze też. Dobra, już. Dobra, mam. Dobra, jestem. Szybko enchant weź jeszcze, star. Albo zenchantujmy sobie szybko jeszcze miecz i łuk. Najlepiej. Okej, łuk i miecz, szybki enchantik. Uwaga, ktoś tu wchodzi. Widziałem. Zrzucony, super. Nice. I teraz szybko jeszcze dojść. Szybki enchant, dobra, miecz, potrzebny jest miecz. Mam moc. Dobra, ostrość 1 i łuk teraz. Oby moc była. Dobra, szybko, bo ja chcę ten enchant szybko Kasper zebrać. Dobra, czekaj, kurde, jeszcze portki bym zrobił. Nie wiem, dobra, nie opłaca się, biorę to. Halo, moje portki, dobra, zakładam je. I okej, ładnie, jest miecz, jest łuk i lecimy na nich. To dawaj na nich. Czekaj, nie strzelaj stąd, spokojnie, po cichu Kasper, dawaj lecimy. Chodź masz na tą wysepkę, podsadzimy się tam, zrobimy sobie takie murki ochronne. Dobra. O, patrz, nawet stąd można, zobacz. Ale nie chcę strzelać, chcę tam podejść, żeby z miecza. Albo ja z miecza, ty będziesz strzelał. Czy ja stąd dostrzelę? To chodź podejść tutaj, Kasper, podejść na tą wyspę i spróbujemy do nich dostrzelić. Tak, ja mogę strzelać. Tak? Strzelam, cały czas obijam. Okej. Ja też go bijam. Dobra, uwaga. Lecimy Bigo. Dobra, ja biję tutaj gracza. Dobra, chodź tu, cieniacie. Ale co ciągle strzały. Jest, patrzcie, tego obiliśmy. Naprawdę. Tak, jego ciągle obijam, ty już umarłeś? Tak, umarłem już, ale patrz, jak go obiliśmy. Patrz na jego życie, cały czas spada. To jest gold. Dobra, w ogóle jesteśmy jedyną drużyną, która nie otrzymała żadnych obrażeń jeszcze. Prawda, Kasper? Tak, dokładnie. Tylko czekaj, atakują mnie, może nawet zrzucę typa, albo zabiję. Jest, zabiłem jeszcze. Zabiłeś? To nice! Dobra, fokus Kasper na złotych, Dobra, full fokus złotych i lecimy na innych. Zanim oni dojadą nas, my szybko lecimy już na nich. Tylko jakieś strzały muszę kupić jeszcze i uzbrojenie. Ja właśnie już kupiłem szybko strzały. Klata, hełm potrzebna. Dobra, jest klata, jest hełm. Dobra. O, ty pospadł! Dobra, to lecimy na nich. Dobra, to chodź, musimy podobijać. Blue na pewno ktoś inny dobije, także chodźmy na tych złotych. O, strzela we mnie. Dobra, Blue już wyeliminowani. Dobra. Nie, halo, pomocy. Na których lecimy, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No złotych. Jakiś zielony leciał do mnie. No złotych, Kasper. Okej. Pomóż mi. Pomóż mi szybko. Zielony nas zaatakował.
Aj, dobra, umarłem, ale on biegnie chyba na naszą wyspę. Ja też umarłem. Dobra, to teraz we dwóch spotkajmy się na wyspie, na ciebie czekam. Gianta dobra, nam na bio. Stojan dostaje. Strzała mi nie wiem skąd. Na prosto. Na prosto, ze środka, dobra, lecimy na typa, lecimy. Dobra, lecimy, bez obudowywania naszego Gianta, po prostu lecimy na środek sam. Aj, kilo, kilo. Dobra, on we mnie zaczyna strzelać. Jest tu, pomóż. Nie, on ma odrzut na mieczu. Poleciał na naszą wyspę. Biegnę za nim, gonię go, to się uda. Aaaa, muszę wybronić. Ja mam ostrość na mieczu. Tony, wasted. Dobra, gin tony. Wasted to chyba, wasted to, jak to się nazywa, że chyba zabili tego konia. Chyba, nie mam pojęcia, bo wasted to jest chłop. Bije go, spoko. Dobra, bije. Dostał ode mnie dosyć dużo już. Ale nadal żyje, ile on nam zadał już obrażeń? Ej, no co jest z nim? O co chodzi, ile on ma życia? No i on do mnie dostał już tyle strzałów, a nadal żyje. No ode mnie tak samo. O co chodzi? Dobra, to on no patrz, jeszcze strzela w drze... Co jest z tym typkiem? O co chodzi? Ej, on ma haka jakiegoś, serio. Co Boże, się dzieje? Co to było? I on miał życia, przecież on sam nam... Ponad. Już przegraliśmy. Co? O co chodziło? Ej, Kasper, ja mu zadałem 28 obrażeń. Cóż, widzieliśmy, jak my go obaj tu kliśmy, no nie wiem, ale to było ciekawe. Ej, to było naprawdę jeszcze ciekawe. do nas strzelał pod koniec, to już w ogóle była masakra jakaś. Strzelał, jak my go biliśmy chyba 100 razy, to nie? To było naprawdę bardzo ciężkie. A wiesz, że ja miałem ostrość na jeden jeszcze? Ja też miałem ostrość jeden. Widzieliśmy, że jak go do ściany przycisnęliśmy, to jakby na koksie był co najmniej, a tu nie ma przecież koksów. Nie są koksy, są złote jabłka. Ale te zwykłe, aha, a nie koks jabłka. No tak, tu nie ma. No właśnie, już to było naprawdę dziwne. Naprawdę dziwne. Dobra, chodźcie, pożegnamy z widzami. Tutaj Kasper. Okay, no okay. I tak, jeżeli chcecie oczywiście, moi drodzy, więcej tutaj Minecraft Giantsów z Kasperem, oczywiście wszystko piszcie. Chodźcie tutaj, Kasper. Do ja mnie. Jestem na środku, na mostku. Na środku? To chodź tutaj, ja cię widzę tutaj. Widzę jajkę, wyrzuciłeś. O, jesteś. Dobra, chodź. Jestem. Chodźcie tutaj, pożegnamy. I ogólnie, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej właśnie z Kasprem, to dajcie lajka i napiszcie komentarz, żebyśmy wiedzieli, że chcecie więcej. Prawda, Kasper? Tak, dokładnie. Piszcie komentarze i oczywiście zostawiajcie łapki w górę, jeśli się spodobało. Tak. Jeśli wam się spodobało. W ogóle dzisiaj naprawdę graliśmy bardzo, ale to bardzo, moi drodzy, trudną grę, ale prawie udało nam się wygrać, bo już wyeliminowaliśmy żółtych prawie do końca, no więc naprawdę poszło nam całkiem nieźle. Tak, naprawdę byliśmy bardzo blisko wygrane, a właśnie ostatni koleś nas skosił, także co tu się wcinasz, koleś? I co się wcinasz, odcinek, gościu? Co się wcina? Dobra, więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcineczków oczywiście z Minecraft Giantsów z Kasprem, zostawcie łapkę w górę, no i komentarze. Kaspra kanał możliwe, że znajdziecie gdzieś tam pod spodem, jak inaczej nie zapomnę, ale jakoś to Kasper9, więc spokojnie sobie go znajdziecie. Więc pamiętajcie, moi drodzy, like i komentarzek i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie chcieli z Kasprem, no to wtedy nagramy właśnie z Kasprem. Tak, dokładnie. Także cześć. Tak więc cześć.